Siemano ludzie, z tej strony Krater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do naszego ulubionego Rimworlda, no i w dzisiejszym filmie będziemy powoli budować środek naszego zamku. Ponieważ daliście mi dużo propozycji, co moglibyśmy postawić w tych dwóch budynkach. I mamy nową parę najwyraźniej, wspaniale. Więc zastanawiałem się, co byśmy tutaj mogli zmieścić, bo daliście mi bardzo dużo propozycji, między innymi lochy, czyli więzienie. Tego faktycznie brakuje w naszym zamku. Poza tym potrzebujemy jakiś szpital, potrzebujemy laboratorium i pokój zabaw. Więc to wszystko możemy postawić tutaj, chociaż ja bym powiedział, że lochy prędzej bym trzymał za więzieniem. Postawiłbym gdzieś to na przykład w tym miejscu, wiecie, żeby było na zewnątrz, żeby nie mieszkali w strefie najbogatszych ludzi w tej kolonii, powiedzmy w cudzysłowie najbogatszych. Tak więc ja bym ich wyrzucił gdzieś tutaj na zewnątrz, a więc lochy gdzieś tam postawimy. Szpital postawiłbym nawet bliżej wyjścia, gdzieś tutaj na przykład. Ponieważ gdy ludzie zachorują, powiedzmy zachorują na grypę w tym miejscu, nie będą musieli biec tutaj, tutaj, tutaj przez bramę, tutaj i tu. Troszkę jest bez sensu, lepiej żeby pobiegli sobie tu, tu i tu i byli na miejscu. Wiecie, optymalizacja po prostu. Więc szpital będzie gdzieś na wylocie miasta, znaczy na wylocie zamku. Więc tutaj możemy postawić laboratorium. Wiadomo, alchemia kiedyś była całkiem popularna, a potem została zakazana, no ale przez jakiś czas była popularna i w zamkach była bardzo często spotykana. Więc tutaj byśmy postawili laboratorium, a tutaj byśmy postawili pokój zabaw. Myślę, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. Wiadomo, teraz czekamy, aż oni zrobią te podłogi. To im naprawdę dużo czasu zajmie, no ale koniec końców to zrobią, no i zamek zacznie jakoś wyglądać ciekawiej. Tylko że ja chciałbym wysłać... aha, i kolejny właśnie kod za chwilę zginie. Ja chciałbym wysłać więcej osób do tej kolonii, żeby złapali te wszystkie cegły, które tutaj są. I z piaskowca, i z skały łupkowej, bo gdzieś te mieliśmy jeszcze, tutaj jest, ale tego nie ma dużo, więc możemy to olać. Ale też mamy bardzo dużo metalu, który musimy przetransportować, bo w tej kolonii nie ma tego zbyt dużo. Tak więc, gdy tylko będzie dobra godzina, żeby ludzi wysłać, to to zrobimy. Dobra godzina to jest 5 rano, bo wtedy ludzie mogą po prostu tutaj przyjść, ogarnąć wszystkie zwierzęta i wyjść. I zdążyć tam dojść i jeszcze wrócić tego samego dnia, więc mam nadzieję, że to się stanie. Coś wam tutaj tak nie za bardzo idzie. Widzę, że tutaj postawiliście te róże, więc jest fajnie. To zacznie za niedługo jakoś wyglądać ciekawiej. I jeszcze jedna rzecz, to na przyrenderowaniu zauważyłem, że tutaj chyba dach mamy, co nie? I mamy włóczenie tytana. Aha. Ok, zobaczmy, czy tutaj faktycznie jest dach. Nie, nie ma dachu. Co tutaj mamy? Okej, usuniemy ten obszar dachu w tym miejscu. Chociaż w sumie... No czekajcie, ignoruj to. Rozwalimy to. I cały ten dach ma na zewnątrz zniknąć. Ale cały dach, który znajduje się w środku, ma zostać. Albo ma być wybudowany. Jeśli jeszcze tego nie zrobili. A więc tu i tutaj pociągniemy do końca. Okej, a teraz zbudujemy dach w środku, tak żeby podczas strzelania i podczas obrony ludzie po prostu mieli dodatkowe punkty do strzelania właśnie. A żeby nie było potem, że wiecie, jest za mokro, żeby dobrze strzelać i w ogóle, więc zrobimy coś takiego właśnie. No i w przyszłości tutaj postawimy jeszcze jakieś lampy, żeby na 110% mieli dobre strzelanie. Okej, czy coś jeszcze tutaj byśmy potrzebowali? Chyba nie, chyba wszystko jest gotowe. Tutaj widzę, że mamy dziurę w fosie, musimy to naprawić. Zajmiemy sobie płytką wodę i walniemy to w tym miejscu. Okej, więc wszyscy ludzie teraz idą powoli sobie spać, a wygląda na to, że mamy coraz mniej miejsca. Chyba mamy tylko jedno łóżko wolne, więc tutaj sobie odznaczymy. I... będziemy musieli też się zastanawiać, gdzie chcemy postawić te wysokiej klasy domy. Okej, Ambrozji. Wspaniale. Ogólnie myślałem, żeby zrobić tutaj taki, wiecie, taką ścieżkę. Tutaj zrobić takie małe ulice.
i tutaj byśmy postawili właśnie te domy. Ale problem jest z tym, że tutaj mamy pole uprawne, które postawiłem też trochę niekorzystne dla nas miejscu. Więc gdy przyjdzie zima, to wszystko rozwalimy. Zasypiemy całe te pole, to przeniesiemy też w jakieś inne miejsce. Panele się rozwali i postawi gdzieś tutaj, bo nawet w środku. A więc będziemy tutaj kombinować. Póki co to jest wszystko, tak jak powiedziałem, tymczasowe. A bo wiadomo, my tutaj na pewno ludzi nie będziemy trzymać w takich barakach, bo oni bardzo szybko dostaną załamy nerwowych i to mi się bardzo nie podoba. Ok, poczekamy aż będzie 5 rano i zatrzymamy sobie czas. Ok, idziemy sobie w świat. Remold po raz kolejny musi wyrenderować mapę. I teraz szukamy osób, które mają jedynkę przed nazwą. A to oznacza, że są transporterami pomiędzy mapami. A więc jeszcze ty i jeszcze jedna osoba, tutaj Agata. Cyk, ok. Teraz weźcie wszystkie zwierzęta, które potrafią coś transportować. A nie bierzcie... Z przedmiotu weźmiemy sobie 40 prostych dań. I weźmiemy sobie 500 kukurydzy. Nie będzie. A więc przenieście się tutaj, akceptujcie i tam idźcie. A więc oni tutaj przybiegną, ogarną zwierzęta wszystkie po kolei. A potem zaczną je pakować. No i gdy to zrobią, to wyjdą z mapy, pójdą na tamtą mapę. I wezmą wszystkie cegły i surowce, których my tutaj potrzebujemy. Bo w ogóle jak my tutaj z metalem stoimy? Z czego kojarzę, mam tego minimalnej ilości. Jeśli w ogóle. A, bo wygląda na to, że chyba w ogóle nie mamy faktycznie. Nie no, mamy 272 sztuki. No to nam nie starczy na długo. Okej, więc widzę, że transporterzy już biorą kukurydzę i pakują to do zwierząt. I najwyraźniej poszedł spać. Dlaczego ty śpisz? Nie śpi. Tylko idź pracować. Tak, no niestety tworzenie karawany jest bardzo chaotyczne w tej grze, a chciałbym, żeby było bardziej ogarnięte, bo póki co to właśnie ja cały czas muszę ogarniać kogoś, bo pójdzie sobie spać, albo pójdzie coś innego głupszego robić. I wtedy karawana nie może ruszyć w ogóle do przodu. A poza tym pakowanie tych surowców też jest śmiechu warte, bo no jak widzimy, nie wiem w zasadzie co oni robią. Czy już możecie wyjść? Okej, idą w świat, w końcu, jest godzina 12, zajęłem to ponad 6 godzin. Więc jestem ciekaw jak, ile czasu im to zajmie, jak tutaj będą sobie pakować te wszystkie inne surowce. No cóż, trudno się mówi. Jak wam to idzie budowa tego zamku? Ojej, bardzo długo. A zobaczmy ile mamy tutaj budowlańców. A całkiem sporo, gdzie oni wszyscy są? Kamila odpręża się społecznie. Pewnie dach cały w oku budowali. A więc spoko, niech im będzie. Ok, karawana przybyła. Niech będzie. A zawołamy wszystkie zwierzęta do obszaru numer 1. Tak jak zawsze to robiliśmy. A więc chodźcie wszyscy tutaj. A, no i rozładujcie to. Jak będziecie tylko w stanie, to stąd wyjdziecie natychmiast, bo... No, nie chcę, żebyście tutaj zbyt długo siedzieli, kiedy was tam potrzebujemy. Ale w sumie możecie się tutaj przespać i tak już nie zdążycie do końca dnia, więc... No, peszek. Widzę, że shop pracz od razu zaczął robić tutaj jedzenie z tej kukurydzy, więc zabronię mu to od razu robić. Bo zwierzęta muszą jeść tą kukurydzę. Okej, więc oni wszyscy są tutaj. Najwyraźniej będziemy mieć też wełnę z Mawoła. Jeśli mu się uda, bo może być tak, że się nie uda. Okej, na szczęście się udało, mamy 100 wełny. Będziemy mogli zrobić z tego jakąś kurtkę albo coś w tym sensie. W ogóle tak swoją drogą, ile my tutaj drewna mamy? Bo pamiętam, że cały las tutaj chcieliśmy wyciąć. I widzę, że... Wyraźnie lisy się zabiły. A tak dosłownie, jeden drugiego pociął. Świetnie, czy tam pogryzł. A mamy tutaj 3000 drewna i widzę, że jeszcze bardzo dużo mamy do porąbania. Więc to trochę im może zająć niestety. No ale spokojnie, do zimy macie czas. No i potem będziemy dopiero kombinować, co jak? Bo tak jak widzimy tutaj, no... Ledwo cokolwiek tutaj są w stanie zrobić, a swoją drogą tutaj nic nie miało być, bo... Tutaj miał być... Ogród. Więc to rozwalimy. I chciałbym też usunąć dachy stąd. Dobra, wygląda na to, że już mamy wszystko ogarnięte z tej kolonii, dlatego bierzemy wszystkie osoby jakie są.
wszystkie zwierzęta, jakie są, i najpotrzebniejsze materiały typu właśnie metal i cegły. A tylko że cegły nie są priorytetem, nie potrzebujemy ich tak naprawdę, bo produkujemy już sobie tam. A więc, chcę wszystkie proste dania, chcę wszystkie racje żywnościowe, jakie mamy, chcę całą kukurydzę, jaką mamy, chciałbym też całą tą wełnę, skórę sobie zostawimy, a metalu mamy bardzo dużo, ale z tym jeszcze poczekamy moment. A mebli nie będę brał, bo są niepotrzebne, z chęcią bym grzejnik za to wziął, bo to już jest bardziej opłacalne. Te bronie też zostawimy, bo są bardzo zniszczone, to też jest takie nie za bardzo. A zobaczmy, ile mamy cegieł. 6000 sztuk. Byśmy wzięli 1000. Tyle w tym miejscu mamy jeszcze? 1000, okej. Okay. A więc bierzemy metal, który waży pół kilo. Weźmiemy tego 2360 sztuk. Okej, okay. I to wszystko. Więcej nie bierzemy, porzucamy tą kolonię. A więc akceptuj, potwierdź i pakujcie się. Porzucamy tą kolonię w zasadzie tylko i wyłącznie przez optymalizację. Ponieważ ta gra, no niby działa dobrze, ale właśnie gdy sobie przyspieszymy czas trzykrotnie, no to widzicie, co się dzieje. Wszystko tnie, wszystko się zacina i w ogóle tak nie za bardzo to wygląda. Więc chcę usunąć tą kolonię, żeby tamta lepiej działała, po prostu. Dlatego wy tutaj możecie się ogarnąć, możecie zacząć pakować zwierzęta. No i jak to zrobicie, idziecie tam i porzucamy tę kolonię. A swoją drogą, tak się zastanawiam, bo tutaj mamy od cholery zwierząt, tak naprawdę ich nie potrzebujemy. Mięsa też nie potrzebujemy, bo mamy za dużo jedzenia, a będziemy musieli się zastanawiać, co z tym robić. No bo mamy 1100 dobrych dań i 22000 kukurydzy. Więc to jest zdecydowanie za dużo dla nas. Poza tym mamy całe pole, w zasadzie kilka pól, ile tego mamy? No, gra nawet nie pokazuje ile. Mamy 6 dużych pól, tak to po prostu nazwę. A więc wy pakujcie się, idziecie stąd, usuwamy tą kolonię, idziecie tam i sprzedajemy zwierzęta, jeśli będzie taka możliwość. Jeśli nie, no to zmielimy je na mięso i tyle. No, tak to wygląda niestety. Wiadomo, Trumbo sobie zostawimy, bo Trumbo jest takim ikonicznym zwierzęciem i chciałbym je mieć. A wiadomo, to nie jest nasze Trumbo, my nasze Trumbo mamy tutaj. A nasza Trumba ma wiek 18, a to ma 183. Więc jest dosyć wielka różnica. Dobra, więc ostatni wzgląd na naszą starą kolonię. Przeżyliśmy tutaj sporo. Było sporo ataków, sporo dziwnych sytuacji. A, no i sporo właśnie takich tragicznych sytuacji, między innymi 12 trupów albo dwóch naszych kolonistów. Więc tak, fajnie tutaj było, no ale niestety musimy iść dalej, więc świat tutaj i opuść. Okej, okay, a tak sobie patrzę, co jest tą kolonią i wygląda na to, że oni nie zadążają po prostu z produkcją cegieł z wapienia. Dlatego skopiujemy to i wrzucimy to tutaj, przeniesiemy piętro wyżej i to tak samo zrobimy tutaj. Wtedy będą brali cegły z wapienia i będą je przerabiać na cegły. No i będziemy mieć zdecydowanie więcej tego, bo w tym momencie oni nie mają z czego budować. A wiadomo, teraz mamy naszych kolonistów, którzy przybyli z tamtej kolonii i Viper za chwilę zostanie upolowany przez wilka. Okej, zabijcie mi to. Bo widzę, że ten wilk za dużo razy chce mi zabijać zwierzęta. Więc sam zostanie zabity. No i potek lekko potrubowana. Czemu ty nie masz nerki? Kto ci nerkę usunął? Czyżby sprzedali ci nerkę na czarnym rynku? Och, to jest takie normalne. Aż głupio o tym mówić. Dobra, obszar 1. Oprócz kotków, kotki mają nieograniczone. A resztę chciałbym wyrzucić. Idźcie mi tutaj, wszystko. Poprosiłbym, żeby przyszły do naszej pięknej farmy. No i dobra, oprócz kotków, bo kotki mogą sobie biegać i jeść co chcą. Tylko jeszcze fajnie było, gdybyście to mogli wszystko rozładować. O Boże, patrzę tutaj, kotek zjadł fragment wilka. O, karma najwyraźniej. Wow, kotek zjadł oczy wilka. To jest takie brutalne. Dobra, jak wam tutaj idzie? A najwyraźniej wszyscy idą spać i Janek postanowił, że się walnie
a na środku pokoju, bo chyba mamy za mało łóżek. Fala gorąca! No niedobrze. Możemy wyłączyć te wszystkie grzejniki. Przynajmniej oszczędzimy trochę energii. Ale my tutaj mamy pasywne chłodzenie, więc to powinno być aż tak źle. Mam nadzieję. Okej, dajmy sobie stół do badań w tym miejscu. A damy także tutaj, i tutaj, i tutaj. I tutaj, i najwyraźniej tu już nie zmieścimy niestety. A to pek, więc będziemy mieć tylko 5 stołów do badań. A może być. Niech będzie. I coś jeszcze by nam się tutaj przydało? Chyba nie. Chyba to wystarczy na razie w tym pokoju. A tutaj byśmy zbudowali pokój zabaw dla naszych najlepszych ludzi. Więc wejdziemy sobie w... rozrywka. Postawimy bilard, bo to jest super fajne. Postawimy także pokera, bo to pokera nie lubi. A damy tutaj także tą śmieszną grę. Nie mam pojęcia tak naprawdę, co to jest, ale... proszę was bardzo, postawimy wam także tutaj jeszcze krzesła. Więc weźmy sobie meble. A może dajmy ten old style, bo to wygląda lepiej. I weźmy sobie stołek, taki normalny. Ok, tutaj i tutaj, niech będzie. Postawimy także wam tutaj keg z alkoholem. Damy także wam tutaj wiaderko, w razie gdybyście chcieli żygać. Albo sikać, jak to woli. Coś jeszcze tutaj byśmy mogli postawić, jakiego co by podobało się naszym kolonistom. Chyba nie. Chyba na razie to sobie zostawimy. W razie gdybyśmy w przyszłości zbadali typu telewizor czy coś takiego, to tam im to zbudujemy. Ale póki co ich robią, co im się podoba. A więc widzę, że część biegnie tutaj już na północną część, żeby zrobić te stoły do badań. Wspaniale. My znajdźmy naszych najlepszych naukowców. I najwyraźniej to są oni. Może być. Będziecie mi robić badania. Mam tylko 3 osoby. No i tam jakieś randomów jeszcze. Spoko. Więc chciałbym, żebyście zaczęli mi badać może sterylne płytki. To nam się może przydać, gdybyśmy budowali szpital za niedługo. O, nowotwór rośnie w koniu. A, to niezbyt dobra wiadomość jest. Raczej nie mamy leków, żeby uzdrowić to zwierzę, więc no albo padnie, no albo... albo zdążymy je sprzedać, jeszcze nie wiem. Okej, ja chciałbym tutaj zrobić już powoli te super fajne pokoje. Mam co prawda trochę złota, ale chciałbym je zostawić na inne pomieszczenia. Cholera, ile byśmy tego potrzebowali? Tutaj jest 4... 8... czyli 16, potrzebowalibyśmy takich łóżek luksusowych. Wiadomo, będziemy robić podwójne, bo one po prostu wyglądają fajnie. Moglibyśmy to zrobić z jakiegoś, wiecie, innego materiału niż drewno. Na przykład uran, żeby ktoś raka dostał. To brzmi fajnie. A ile srebra mamy? 3000 sztuk. Okej, ile byśmy potrzebowali? 1000 aż na to. Nie, dobra, to zdecydowanie nie. A jedelitu ile? Tylko 100. Jedelitu mam 800 sztuk, więc i tak nam za mało będzie. A więc może zrobimy z piaskowca. Niech będzie, bo to jest też taki surowiec nietypowy. Więc dostaniecie wyro jedno tutaj. I to będzie powiedzmy na odwrót, takie wiecie, lustrzane odbicie. Więc tutaj też dostaniecie. Okej, więc mamy teraz zaprojektowane już 14 najwyraźniej. Gdzieś tego nie wkleiłem. Okej, jest 16, więc jest wszystko w porządku. Teraz tak, wy tutaj sobie robicie te podłogi, ale ja bym proponował, żebyście zrobili pierw dach. Że jesteśmy zbyt wcześnie jeszcze do budowy dachu, ale myślę, że gdybyśmy to zrobili, wtedy widzimy, gdzie są ciemne miejsca. I w tych ciemnych miejscach możemy postawić latarnie, albo po prostu jakieś światło. Będziemy wiedzieć już do przodu, gdzie będziemy musieli właśnie wybudować światło. Tak więc, obszar budowy dachu. I robimy to w tym miejscu i ciągniemy to w tą stronę. No i tak musimy zrobić całe nasze królestwo, tak naprawdę, cały nasz zamek. Więc zróbcie to. Mam nadzieję, że tutaj uda nam się pociągnąć dach, żeby się nie zawalił. Bo jeśli nie, to będziemy musieli robić jakieś filary, a to by nie wyglądało najlepiej.
ale za chwilę zobaczymy. Karawana przybyła. No proszę, to może uda nam się sprzedać zwierzęta. Fajnie by było, dostalibyśmy bardzo dużo srebra i może z tego srebra byśmy zbudowali jakieś meble. Albo jakieś inne dziadostwa. Albo w sumie sterylne płytki, bo to też będziemy potrzebowali za niedługo. Więc mam nadzieję, szczerze trzymam za to kciuki, że będą chcieli sprzedać, znaczy kupić od nas zwierzęta. Dlatego potrzebujemy najlepszego rozmówcę, jakiego mamy. Jest najwyraźniej nim Amerena. Więc biegnij tutaj, handluj z nimi. Najwyraźniej mają zwierzęta, więc jest szansa, że będą chcieli od nas coś kupić. Mamy tego bardzo dużo i wszystko musimy wyrzucić, bo inaczej zmielimy to na mięso. Tego byśmy nie chcieli. O, a tu w ogóle ręki nie masz. Mój Boże. Może oni będą mieć jakąś bioniczną rękę, to wtedy byśmy ci przyczepili. Zobaczmy. I nie chcą zwierząt. Cholera, no. Ale złoto mają za to. 46 sztuk tylko. Byśmy zapłacili 500 srebra za to. A my mamy ambrozję, którą możemy też opchnąć, bo i tak w sumie nie będziemy tego jedli. Bo już by to dawno zrobili. Dobra, tyle mi chyba wystarczy. Ale za to trumbo chcą kupić za 3000 srebra. Nie macie nawet tyle hajsy przy sobie. Dobra, tyle mi wystarczy. I mamy trochę złota, więc będziemy mogli zrobić tutaj te wyra. I póki co to tak to wygląda. Okej, w sumie póki nic się nie dzieje, to my możemy zaprojektować sobie ten plac w środku zamku. Tego wejdziemy sobie w old style, niech będzie. I zastanówmy się, co my tutaj ciekawego chcemy mieć. Na pewno chcemy mieć jakieś ławki. Więc ławek postawimy tutaj z 4, to powinno wystarczyć. A chciałbym też mieć jakąś ścieżkę, więc wejdziemy sobie w podłogi. Zrobimy sobie może z cobblestone, a bo wygląda zacnie. Więc postawimy coś takiego. I tutaj takie o. Okej, niech będzie. A oprócz tego przydałoby się postawić tutaj jakieś w ogóle jakieś oświetlenie. Więc ja bym proponował postawić jedną lampę tutaj zaraz przy ławkach, niech będzie. Jedną byśmy postawili na tym skrzyżowaniu i jeden na tym. Okej, to powinno wystarczyć. A chciałbym też tutaj postawić może jakieś roślinki, które by, wiecie, jakoś tak fajnie przypominały. A możemy w sumie zrobić taki płot z kwiatków. To by było też fajne. Więc za niedługo ktoś to powinien zrobić. I teraz wejdziemy sobie w obszary, pole uprawne. Zaznaczymy tutaj całe to. I zrobimy tutaj na przykład jakieś tulipany. Albo róże. Nie wiem, jak to chce. Więc tak, tutaj byśmy dali róże. Ok? W tym miejscu dalibyśmy plumerię. Ok? A tutaj byśmy postawili lilię. Więc widzę, że teraz łysy się rzucił tutaj do budowania, znaczy do sadzenia, więc tutaj będziemy mieć kwiatki, tutaj zresztą też i tutaj też. Czy czegoś tam tutaj jeszcze brakuje? A ja bym proponował może zrobić na przykład wiaderko. To brzmi fajnie, postawimy to w tym miejscu. Jeszcze coś takiego mamy tutaj ciekawego. O, tego nam brakuje zdecydowanie. Więc postawimy jedno tu, odwrócimy to, walniemy tu i tu. Okej, więc będą mogli przejść przez taki witraż. W sumie tak się zastanawiam, bo tutaj mamy coś takiego jak antyczne drzwi. A zastanawiam się, czy pasowałoby to, gdybyśmy zamienili właśnie te zwykłe drzwi z granitu na te antyczne. Więc rozkażemy tutaj, żeby zaczął pracować nad tym i biegnie już po drewno, które znajduje się kawałek dalej. A więc ty to tam zrobisz i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli faktycznie pasować będzie, zamienimy wszystkie te drzwi, które są tutaj właśnie w zamku, na te antyczne. I zobaczymy. No w sumie wyglądają całkiem zacnie. Są ciemne, to fakt, ale są na pewno lepsze niż te oryginalne. Więc zrobimy to. Stwórz kopię, walniemy to tu i wszystkie drzwi, które znajdują się w zamku, rozwalimy.
oprócz tych wejściowych, bo te wejściowe chciałbym zostawić w spokoju, ponieważ one są takie bardziej do chronienia tak naprawdę, niż żeby wyglądały. Okej, no i w dalszym ciągu czekamy, aż oni tutaj zrobią, co im zajmie naprawdę dużo ilości czasu. A tobie co jest? Udar słoneczny. Uuu, faktycznie, 50 stopni na zewnątrz. Ja bym proponował, ziomek, żebyś właśnie poszedł tutaj, posiedził sobie w tej lodówce, gdzie jest 12 stopni. To nie jest dobra wiadomość. Też udar słoneczny masz bardzo słaby, ale ty masz też zatrucie pokarmowe, które jest dosyć straszne. Chociaż wiecie co, ja tak tutaj patrzę, co oni wyprawiają i chyba to wszystko anulujemy póki co. Nie chcę, żeby oni robili, bo ten stan jest bardzo zły tych wszystkich rzeczy. Tutaj właśnie gościu próbował coś zrobić i zepsuł to kompletnie. Więc nie róbcie mebli. Meble zostawimy dla osób, którzy naprawdę to potrafią robić, jak właśnie Brzoskwinio, która ma chyba 20 level bodajże, co nie? Zgadza się? Nie, ma 17, ale jesteś bardzo blisko zdobycia największego levela, więc trzymam kciuki. I pewnie dużo z was też krzyczy teraz w ekran, żebym zmieniał imiona naszych kolonistów, ale wiecie co, ja poczekam, aż ich będzie odrobinę więcej, bo ja nie chcę tak, wiecie, za każdym razem zmieniać imię, bo to po prostu takie bardzo przedłużanie by było filmu. Tego jak będzie ich 10, to po prostu wezmę i wszystkich naraz zmienię. W taki sposób po prostu ten gameplay będzie szedł do przodu powoli, spokojnie, a nie tak chaotycznie, że tutaj coś się dzieje, nagle zmieniamy to i robimy coś innego. Czy to ognisko jest tutaj potrzebne? Nie wydaje mi się, bo tutaj ludzie będą się topić dosłownie. Jesteś głodny. Wow, faktycznie, coś jest z tobą nie tak. Więc łap sobie proste jedzenie i biegnij to zjeść. Wiecie, co przydałoby się jeszcze zbudować? Podstawy mikroelektroniki. Wtedy będziemy mieć odblokowany handel orbitalny. Moglibyśmy tutaj postawić parę nadajników, w tej kuchni też, no i byśmy sprzedawali wszystko tak naprawdę w kosmos. Bo jeśli by ktoś tam przyleciał, no to byśmy mieli taki znak, że wiecie, mamy parę rzeczy na sprzedaż, możecie przyjść i zabrać sobie co chcecie w zamian za srebro. Albo złoto, bo złoto też mi jest potrzebne. No i szłoby to jakoś lepiej do przodu, według mnie. Dlatego też fajnie to by było zbadać, ale póki co widzę, że jest odrobinę za gorąco, żeby tutaj badać cokolwiek. Dlatego damy wam tutaj pasywne chłodzenie, na przykład tutaj nie będzie. Tak swoją drogą, gdzie są nasi naukowcy? Michael prowadzi badania, jest godzina 9 rano, ty już tam powinieneś być od paru godzin. No ale co ja tam wiem? Okej, ekran badań, podstawy mikroelektroniki. Proszę was bardzo, zróbcie to i będziemy mieć handel orbitalny. To będzie super sprawa. No ale to wydaje mi się, że zbadamy już w następnym odcinku, bo póki co nagranie znowu jest olbrzymie, znowu będę miał problemy z edytowaniem, ale co się nie robi dla czyjejś przyjemności. Więc mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.